Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz ze squaber.com. Zapraszam na nasze cotygodniowe spotkanie z giełdą papierów wartościowych w Warszawie oraz gospodarką, a dzisiaj zastanawiamy się, zastanowimy się nad tym, czy Polska powinna pójść śladami Niemiec i zrezygnować z bardzo ostrych regulacji dotyczących budownictwa. Pod tym względem energetycznym, energochłonnym, aby budownictwo było tańsze. Pojawiły się w ostatnich mediach bardzo głośne artykuły dotyczące właśnie tego, co zrobiły Niemcy w poniedziałek, bo kanclerz Scholz zapowiedział zrezygnowanie z niektórych ostrzejszych regulacji. I dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, z czego tak naprawdę Niemcy zrezygnowali. Czy to jest odwrót od klim polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Czy Polska powinna pójść w tę samą stronę? I najważniejsze. Co to znaczy dla polskiej giełdy, dla giełdy europejskiej i dla polskich spółek, na których można myślę, że na tym również zarobić. Więc serdecznie zapraszam. Wszystkie osoby, które już z nami są dłużej, proszę o łapkę w górę, jakiś taki kredyt zaufania, myślę, że mogę poprosić. Natomiast kto jest pierwszy raz, zostań ze mną do końca i świadomie zasubskrybuj ten kanał, żeby zyskiwać fajnie, wartościowe informacje właśnie na temat inwestycji na giełdzie oraz tego, dokąd zmierza nasza gospodarka. W pierwszej jednej kolejności pokazuję wam wykres WIG-20, dlatego że WIG-20 do, doszedł do bardzo ważnego poziomu wsparcia. O którym wam wspominałem już od wakacji, od sierpnia, gdzie wskazywałem na to, że rozpoczyna się trend spadkowy i miejsce takie docelowe to jest około 1900-1880 punktów. Niestety rynki zagraniczne cały czas są pod presją podażową, więc też nasza giełda jest pod tą presją. Ale miejsce jest na tyle ciekawe, że wyczekujemy teraz już tego, czy czasem na wykresie nie pojawią się jakieś oznaki, ożywienia i na pewno będziemy o tym dawać znać. A teraz zwróćmy uwagę, właśnie na tą politykę niemieckiej gospodarki. W ogóle geneza problemu niemieckiej gospodarki. Jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, jest już dość długa. Pojawiały się już na początku tego roku artykuły dotyczące tego, że Niemcy potrzebują aż 700 tysięcy nowych domów. Nawet w niektórych artykułach mowa jest o milionie nowych domów, które Niemcy miały wybudować. Pojawiały się problemy także w artykuły na temat tego, że budownictwo w innych sektorach niż mieszkaniowe radzi sobie dobrze. W wyniku podwyżek stóp procentowych, w wyniku trudnej sytuacji jakby niepewności gospodarczej, Niemcy nie chcieli, Brać kredytów na budowanie domów, i tutaj w artykułach Pulsu Biznesu znajdujemy taki wykres, w którym widać, że budownictwo ogólnie rzecz ujmując, na infrastrukturę już wychodziło z takiego problemu, tak? Znowu było na poziomie porównywalnym z 2021 rokiem, czyli przed wojną. Natomiast jeżeli chodzi o mieszkaniowe, tutaj cały czas jesteśmy w bardzo byliśmy w bardzo głębokim dołku. Dlaczego to ma znaczenie? Dlatego, że część firm polskich również świadczy swoje usługi na rynku niemieckim, ale pamiętajmy też przede wszystkim o tym, że tutaj takie firmy jak chociażby Sanex mają możliwość eksportu swoich produktów, w tym przypadku pomp ciepła, na rynek niemiecki i mają tam dość spory udział i jeżeli byłoby faktycznie odwrócenie od tego klimatowego, klimatycznego przepraszam, kierunku, to wtedy dla takiej firmy byłby to problem. No i dzisiaj sobie odpowiem na pytanie, czy tak faktycznie jest. Samo mieszkaniowe budownictwo, jak wiecie, z moich materiałów, jest takim trochę koniem napędowym gospodarki. Im więcej się buduje, tym więcej ludzi zarabia pieniądze, tak, bo cały ogół tego rynku się kręci. Ta krew w gospodarce bardzo mocno krąży. I jeżeli to jest w tym zapaść, to niestety to się odbija na każdym innym sektorze. To jest o tyle ważne, że polski eksport do niemieckiej gospodarki wynosił w 2022 roku aż 28%. I to się utrzymuje. Więc e, mówiliśmy o tym, że jak NBP obniżył w procentowe w sposób zaskakujący, to jednym z powodów, który mógł to argumentować, była właśnie słabnąca niemiecka gospodarka. Czy ten projekt, który został przedstawiony przez Niemiec, przez niemiecki rząd, ponad 40 miliardów euro będzie wpompowane w gospodarkę właśnie w sektor nieruchomościowy, pomoże także innym sektorom. To jest ciekawa kwestia. A Unia Europejska dla Polski stanowi aż 89% wartości eksportu, więc to jest też bardzo ważny dla nas kierunek, dlatego zarabiamy głównie w euro. Ale wracając do samego tematu, przed, tego przedmiotowego naszego tematu, pojawiły się też informacje o tym, że niedobory mieszkań wynikają przede wszystkim ze strony kosztowej. Czyli właśnie te regulacje, które mają na celu podnoszenie tutaj energooszczędności domów, no powodowały, że budowa tych domów była coraz droższa, mieszkań coraz droższa. No i. Tym samym po prostu firmy nie chciały tego robić. Dodatkowo problemy, nazwijmy to legislacyjne, ale także i kosztowe, pozyskiwanie finansowania, rentowności tego biznesu, niepewności kosztowe powodowały problemy. I w tym samym artykule, o którym już wam wspominałem, na samym końcu Puls Biznesu wskazuje, że tutaj pojawiły się już większe zapotrzebowanie, że jakby projekty, które były zawieszone, zaczęły się odwieszać czy zacznę to je robić dlatego że chociażby koszty materiałów zaczęły już się stabilizować już nie ma takiej niepewności więc to jest pierwszy przyczółek do tego że może się ta sytuacja poprawić Natomiast warte uwagi i najważniejsze w tym całym wstępie jest to, że Niemcy nie rezygnują z całej swojej polityki ekonomicznej, całej tej polityki proekologicznej. Dlatego, że najważniejszym aspektem, który jest podnoszony właśnie w, w ramach te, te, tych 14 punktów, które zostały ogłoszone, to to, że standard EH-40 ma zostać odwołany. Jakby nie, ma, nie ma wejść w życie. On miał wejść w życie od stycznia 2024 roku. Roku i powodować, że, 40, że nowe domy powinny zużywać 40% energii z tego, ile zużywa normalnie standardowy dom wcześniej. To jest bardzo wyrafinowana, wyśrubowana norma. Ona nie wejdzie w życie. I ważne jest to, że nic innego nie zostało wycofane. Więc inaczej mówiąc, dalej domy mają być ekologiczne, dalej rząd będzie wspierał przejścia z na przykład kotłów na węgiel, czy na ekogroszek, na gaz, nawet na pompy ciepła. Więc tutaj cały czas ten proces będzie trwał. Niemcy tylko wycofują się z tych bardziej restrykcyjnych swoich polityk. Zresztą na początku tego roku też pojawiły się artykuły dotyczące wycofywania się miejscowości z tych stref wjazdu samochodów spalinowych, że nie wolno było tam wjeżdżać samochodami spalinowymi. W Polsce o tym było też głośno, że Warszawa, Kraków wprowadzały takie strefy od kolejnych lat, kolejnych miesięcy. Natomiast w Niemczech się z tego wycofywano, ze względu na to, że stwierdzono, że już jakby zatrucie tego powietrza, ten osad, który jest w powietrzu cały czas, pyłki już są mniejsze, głównie ze względu na to, że zmniejszono emisję spalin z kominów domowych, tak, no bo już ta transformacja energetyczna tam jest na takim etapie, że nie ma tego syfu na Nazywamy to brzydko mówiąc w powietrzu, i wycofywano się z tych stref wjazdu dla, spalin, dla samochodów spalinowych. Więc to być może to jest kierunek, w którym Polska również powinna pójść. W każdym razie, podsumowując te zmiany, to nie jest tak, że Niemcy wycofują się z tych zmian proekologicznych, wycofują się z zaostrzania tych zmian. I to jest bardzo ważne. Zresztą, jak spojrzymy sobie na punkty, które tutaj są wyszczególnione, to te 14 punktów, bo wszędzie się w mediach mówi o tych 14 punktach, ale nie mówi się, jakie to są konkretnie punkty. Więc spójrzmy konkretnie, jakie to są punkty. W pierwszym punkcie mówimy o tym, że będzie dodatkowa stawka amortyzacji, więc dla deweloperów, dla firm tego typu będzie lepiej. Kolejna rzecz mówi właśnie o tym projekcie, czy tych EH40, że on nie zostanie wprowadzony, nie ma podstawy pod to, żeby go wprowadzać, więc będzie łatwiej, taniej budować nowe mieszkania. Natomiast kolejna rzecz ma być uproszczenie i przyspieszenie budów Niedrogich mieszkań dla każdego w miastach i gminach o ciasnym rynku mieszkaniowym. To jest niestety tłumaczenie przez Google Translate z niemieckiego, więc musicie wybaczyć niezbyt polski język, ale yy, najważniejsze jest to, że tutaj rząd niemiecki kieruje się w stronę budowy tanich mieszkań być może modułowych i tutaj na przykład taka spółka jak Erbud mogłaby swoimi planami, do których sobie dojdziemy, pomóc, tak? czyli mogłaby zagospodarować fajny rynek. Także Unibeb też tutaj ma przestrzeń do tego, żeby się rozwijać, więc o tych spółkach sobie powiemy. Tak samo PKBEX, to są firmy, o których powiemy sobie za chwilkę. Dodatkowo. Mamy tutaj dodatkowe wsparcie finansowe, te, te wszystkie kwestie. No, łącznie ten budżet jest ponad 40 miliardów euro. Natomiast tutaj jest jeszcze taki jeden punkt, który jest właśnie z naszej perspektywy inwestorów bardzo ciekawy. Punkt 11, ja go pozwoliłem sobie przetłumaczyć przez GPT-4. I on brzmi tak, że rząd federalny przyspiesza przejście na ogrzewanie przyjazne dla środowiska. W ramach wsparcia dla renowacji BEG właściciele domów będą w przyszłości wspierani przy, przy instalacji nowego, przyjaznego dla klimatu systemu Ogrzewania. Wysokość wsparcia będzie zależna od dochodu i wyniesie między 30 a aż 75% dotacji. Wytyczne dotyczące wsparcia dla renowacji BEC przewidują tak zwany bonus klimatyczny, zwłaszcza dla wymiany szczegół, szczególnie starych systemów ogrzewania. Rząd federalny zwiększa speed bonus w latach 2024 i 2025 z 20 do 25%, więc będzie jeszcze więcej popytu na np. pompy ciepła. Więc Sanek zwiększający swoje moce produkcyjne, może w tym temacie zyskiwać. Eee, a później, na, aby teraz stworzyć impuls do in, renowacji, speed bonus ma być obniżony w latach 2026 i 2027 o kolejne 5%, a następnie o 3%. Więc inaczej mówiąc, Niemcy chcą przyspieszyć to, aby korzystać z przyjaznych środowisku metod ogrzewania domów, co jest korzystne bezpośrednio dla na przykład Sanexu. To, co jest jeszcze jednak problemem i sednem problemu, i tutaj też dotykamy rynku polskiego, to jest to, w jaka jest relacja ceny zakupu mieszkania do wynajmu. Czyli mamy taki price to rent ratio. Im wyższa jest ta wartość, tak, to oznacza, że zakup nieruchomości na własność jest dużo droższy niż wynajem tej nieruchomości. Ja ten wykres już kiedyś poruszałem przy okazji mówienia o bańce na rynku y, japońskim. Y, bodajże w nam zależy, o tym wspominałem, gdzie właśnie na rynku japońskim mieliśmy ogromną bańkę w latach 80. na rynku nieruchomości. To jest ta biała kreska, y, gdzie price to rent ratio dobiło do 190. Od tamtej pory był systematyczny spadek, i dopiero w 2009 roku, gdzie znowu tam yy, zerowe stopy procentowe spowodowały wzrost cen nieruchomości. Zauważcie, że na rynku niemieckim taki boom mieliśmy w latach 80., ale na początku, do 1979 roku, i od tamtej pory był systematyczny spadek, ale znowu do 2009 roku mamy wzrost. Nie jest to oczywiście przypadkowe. Każdy, kto trochę chociaż liznął świata finansów, to wie, że wtedy właśnie uruchomiono quantitative easing, wszystkie programy luzowania ilościowego na świecie, tani pieniądz, era taniego pieniądza. Ona się właśnie zaczęła w 2008-2009 roku. Wcześniej już oczywiście mieliśmy różne perturbacje w Stanach Zjednoczonych na przykład ta niebieska kreska pokazuje bańkę w 2006-2007 roku, która też bardzo mocno pańkła i zobaczcie gdzie jesteśmy dziś. Dziś jesteśmy na poziomach powyżej w Stanach Zjednoczonych, powyżej bańki. W Niemczech dobiliśmy do poziomów z lat 80-tych, 79 rok. Polska no też spada, tak? czyli mamy tutaj em, wprost pokazane, że rynek, znowu tutaj mamy, że Niemcy chcą wspierać tą e, dobrą stronę, tak? bo Niemcy chcą wspierać budownictwo, a nie tylko dotacje. Bo Polska niestety poszła w tę stronę, żeby kredytem bezpiecznym 2% wspiera mm, popyt. A nie wspiera podaży. Niemcy poszły w tą stronę lepszą. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie na ten temat. Czy w Polsce też nie powinniśmy pójść jeszcze tym kierunkiem, tak, żeby wspierać budownictwo, obniżać regulacje i tak dalej, aby poprawić dostępność mieszkań na tym rynku. A więc to jest jakby powód główny tego, że mieliśmy zastój na rynku budowlanym. Zresztą ten zastój też jest widoczny tutaj w zgodach na budowę domów. Zobaczcie, że systematycznie od 2021 roku systematycznie maleją zgody na budowę domu w Niemczech. jeżeli chodzi natomiast o kwestie cen, no to ostatnio właśnie ze względu właśnie na ten spadek, znaczący spadek cen nieruchomości, mieliśmy także i ze się tego wskaźnika, który pokazywałem wcześniej, czyli price to rent ratio. Więc to wszystko kieruje nas w stronę, że Niemcy ratując, chcą jakby podbudzić tą część gospodarczą właśnie związaną z budowaniem nieruchomości, obniżając wymogi ale nie na tyle, żeby być niezgodnymi z wymogami Unii Europejskiej, tylko na tyle, żeby wesprzeć producentów, budowlanców tych nieruchomości. I tutaj jeszcze jeden aspekt, bo Scholz argumentował a, tą kwestię tego, że należy wesprzeć ten rynek nieruchomości wysokimi stopami procentowymi. To jest wprawdzie wykres, który pokazuje lata 2011-2017, więc nie jest to najnowszy wykres, niestety takiego nie znalazłem. Natomiast, jeżeli, jeżeli macie taki link, to dajcie znać w komentarzu. Natomiast tutaj pokazujemy, na jaki okres jest stała stałe oprocentowanie kredytu nieruchomościowego, tak, kredytu hipotetycznego. Hipotecznego. W Polsce do 2017 roku 100% kredytów udzielanych jest na stopę zmienną. W Niemczech, natomiast jak sobie znajdziemy gospodarkę niemiecką. To na stałą stopę procentową udzielanych, okresowo oczywiście stałą, o, o udzielanych jest około 80% kredytów, z czego na powyżej 10 lat około 30%. Więc to pokazuje, jak ten rynek jest zupełnie inaczej skonstruowany. Podwyżka stóp procentowych nie uderza aż tak mocno w bieżących kredytobiorców, uderza bardziej w popyt na kredyty. Więc im niższa cena nieruchomości, tym też ten popyt może zostać uruchomiony powyż, pomimo wysokich stóp procentowych. Czy te stopy procentowe w Europie pozostaną tak długo wysokie, to, to można się zastanowić, bo dzisiejsze chociażby dane na temat inflacji w Hiszpanii pokazują, że hi, y, inflacja w Europie już tak szybko nie rośnie. Wspomniana przeze mnie inflacja w Hiszpanii wyniosła na poziomie, była na poziomie 3,5%, a spodziewano 3,7%. Natomiast niemiecka, niemiecka inflacja będzie podana o godzinie 14 i ma wynieść 4,8%, gdzie poprzednia wartość. To było 6,1%, więc ta inflacja mocno, mocno e, hamuje, więc jeżeli taki będzie dalszy kierunek, to EBC nie będzie miało powodów do tego, żeby dalej podwyższać stopy procentowe. No ale to była dygresja. Kończąc temat, ten wstęp, wstęp, nazwijmy to taki makroekonomiczny, no... Mm, Zdania są podzielone w niemieckiej prasie na temat tego, czy to jest dobry, czy to jest zły plan. Oczywiście, jak zawsze muszą być krytycy i, i propagadorzy tego. Natomiast ogólnie przyjmuje się, że jest to krok w dobrą stronę, dlatego że e, regulacja EH40 wzbudzała bardzo dużo negatywnych opinii wśród firm budowlanych już wcześniej. Więc tutaj ta niemiecka część gospodarki odpowiada, odpowiadająca za budowanie mieszkań będzie na pewno przeżywała ożywienie. No I teraz, z naszej perspektywy, jako Polaków, możemy się zastanowić, czy to nie jest jakiś kierunek, który także i w Polsce. Powinien zostać obrany. Moim zdaniem, jak najbardziej, rząd polski powinien dbać o to, żeby budowanie, żeby budowniczy byli wspierani, żeby tych mieszkań było więcej, aby budowy były ogólnie tańsze e, z tych kosztów, które nie są związane bezpośrednio z materiałami i tak dalej. Czyli tutaj chodzi o wspieranie po prostu, systemowe wspieranie budownictwa. Niemiecka, Niemiecki program e, z perspektywy polskiego inwestora ma dwa ważne punkty. Po pierwsze, oczywiście, wolumen jest ważny 40 miliardów euro, 40 miliardów 5. ale druga rzecz kwestia tego, że rząd będzie wspierał budowanie ustandaryzowane, takie które nie będzie wymagało dużych nakładów na zgody na budowę, czyli tutaj mówimy o prefabrykatach tego typu rzeczach, projektach tutaj modułowych. Druga sprawa to cały czas przyspieszenie tego, aby przechodzić z tradycyjnych źródeł energii na źródła Energooszczędne, proekologiczne, w tym przypadku pompy ciepła. No i tutaj zastanówmy się, jak na przykład w tym wszystkim może się zachować Erbud. Erbud jako spółka ma swój udział na rynku niemieckim stosunkowo widoczny, ale nie jakiś ogromny. Przede wszystkim polegał on na tym, że do tej pory Erbud budował normalną, standardową kaburaturę, czyli budował domy, które były normalnie, czy mieszkania, bloki normalnie budowane. Natomiast w zeszłym roku, w tym roku też podjęto decyzję o tym, w raporcie do drugi kwartał jest taka informacja podana, żeby wycofać się z tego tradycyjnego budownictwa na rzecz budownictwa modułowego. I tutaj, jak popatrzycie na tym, że macie budownictwo kubaturowe w zagranicy, to było tam w zeszłym roku 73. Yy, Miliony, natomiast teraz 56, w 2023, więc no jest to spadek. Natomiast też to wynika z tego, że po prostu spółka z tego rezygnuje. Natomiast budownictwo drewniane modułowe zaczyna dopiero w tym roku istnieć w Erbudzie i już wygenerowało 11 milionów przychodu. I tutaj warto zauważyć, że jednym z elementów właśnie tego budownictwa modułowego a tutaj sobie tego jedziemy. Drewniane, tak, produkcja i sprzedaż drewnianych obiektów modułowych w pierwszym półroczu wyniosło na 11,2 miliona. Generalnie w kwietniu 2023 rozpoczęto produkcję pierwszego budynku modułowego, przedszkola dla gminy Eisingen w Niemczech. I to jest bardzo dobry, dobra jaskółka, tak, że jeżeli już teraz mamy produkcję typowo w Niemczech, to przy tej zmianie polityki rządu niemieckiego to budownictwo może zyskiwać na skali. I zobaczymy w raporcie za trzeci i czwarty kwartał tego roku, a podejrzewam, że w tych raportach także i sam zarząd się odniesie do zmian właśnie w tymże projekcie, na ile to przenosi się realnie na wyniki Erbudu? Więc myślę, że warto się zainteresować Airbudem. Airbud sam w sobie stoi w takim... On nie jest niestety bardzo płynną spółką, ale generalnie stoi powyżej 36 zł, Bezpośrednio po weekendzie mieliśmy taki dość mocny spadek w kierunku 35,50, ale rynek się tam zatrzymał. Przypomnę, no był notowany oczywiście dużo wyżej wtedy, kiedy był boom na spółki budowlane. Erbud posiada również w swojej grupie kapitałowej ONDE, które generalnie związane jest z OZE. Budowan farm fotowoltaicznych, wiatrowych, e, tego typu rzeczy. Więc ogólnie mamy tutaj tendencję taką, że Erbud gdzieś tam tą swoją, e, swój rozwój zaznacza i ma możliwość na rynku niemieckim zbudowania większej skali niż wcześniej z budownictwa standardowego. Dzięki właśnie tym zmianom, które rząd niemiecki chce e, zrobić. E, m, technicznego punktu widzenia wyjście powyżej 40 zł powinno wskazywać, że tutaj coś mm, pozytywnego się zaczyna dziać. Na razie jesteśmy jeszcze w takim na, na miejscu wsparcia ale bez znaczącego pokazu siły. Jednocześnie utrzymujemy trend wzrostowy, bo cały czas 3580 zostało zachowane. Wyjście powyżej linii trendu będzie sygnałem do wzrostów w kierunku Tutaj taki opór, który jest bardzo ciekawy, to jest 50% tych spadków, czyli okolice 61 zł, ale do tego będzie potrzeba na pewno poprawienia wyników. Więc na razie mogą być rozgrywane oczekiwania, ale będzie twarde, sprawdzam, czy faktycznie Airbud dociąga wyniki. W ostatnim czasie, w ostatnich komunikatach, które spółka publikowała, pojawiło się sporo tutaj informacji o nowych projektach, nowych kontraktach. Tutaj mamy 40,9 miliona złotych netto na budowę w Polsce. Wcześniej było 40, czy 83 miliony złotych netto. Jeszcze wcześniej spółka opublikowała informacje o 97 milionowym kontrakcie. Więc tych kontraktów spółka podpisuje, to wszystko jest pozytywne. A jeżeli jeszcze pojawi się potencjał, no to jest szansa na to, żeby Airbus zaczął. Rosnąć. Inna spółka, którą warto, na którą warto zwrócić uwagę, to PKBX. Spółka, która również, jak popatrzycie na strukturę przychodów, w Niemczech jest widoczna, bardziej jest w Skandynawii, jeżeli chodzi o tereny poza Polską, bo struktura geograficzna przychodów w 2022 roku no, wychodzi na to, że Niemcy odpowiadają za mniej niż 10% przychodów ogółem. Natomiast zobaczymy, czy to się nie zacznie poprawiać, bo tutaj zobaczcie, że strukturalnie, jeżeli chodzi o pierwszy kwartał, pierwszą połowę 2023 roku, zaobserwować można spadek ogólny liczby przychodów, bo pozostałe kraje się tutaj też pojawiły, ale generalnie w Polsce pojawił się spadek, a Niemcy utrzymały swoją wartość pomimo i to jest bardzo ważne pomimo bardzo złej sytuacji na rynku mieszkaniowym. Przed wprowadzeniem tych zmian, o których mówiliśmy na początku filmu. Więc, jeżeli te zmiany wpłyną pozytywnie, to jest szansa na to, że tutaj też się pojawi jakiś wzrost. Sama spółka PKBX, jeżeli chodzi o swój trend, wprawdzie trend wzrostowy według metody szczyty i dna załamała. Tutaj te automatycznie wyznaczane punkty pozwalają na. Umiejscowienie się w tym całym trendzie, ale ostatni ruch wzrostowy, który się pojawił, plus bardzo ciekawa świeczka, właśnie po informacji o tym, co zrobiły Niemcy, mogą wskazywać na to, że inwestorzy dostrzegają potencjał w pkb się w, w tym właśnie kontekście. Z mojej perspektywy, tutaj rysuje się taka dość ciekawa struktura, którą można wykorzystać jako strukturę kontynuacji trendu wzrostowego w dłuższym interwale czasowym. Czyli formacja odwróconej głowy z ramionami z potencjałem na wzrosty, sygnałem do wzrostów będzie wybicie 22,40 zł, więc też warto na to zwrócić uwagę. No i spółka tutaj jeszcze Unibep. Jeżeli chodzi o Unibep, to tutaj warto zauważyć, jeżeli chodzi o Unibep, że przychody na rynku niemieckim one nie są jakieś duże, ale zwiększyły się. W pierwszym półroczu 2023 roku względem pierwszego półrocza 2022. I co jest bardzo ważne w Unibepie? Unibep był bardzo mocno widoczny w rynku wschodnim, przede wszystkim w Rosji, w Białorusi przede wszystkim. I tutaj po rozpoczęciu konfliktu zbrojnego, wojny na Ukrainie, ten udział znacząco spadł, praktycznie do zera. A tam jeszcze jest taki zaszły kontrakt, który trzeba rozliczyć. Natomiast ogólnie w tym zakresie zobaczcie, że Polska w pierwszym półroczu 2023 roku wzrosła względem pierwszego półrocza 2022. Wzrosły także Niemcy, które w pierwszym półroczu 2023 mają wyższą wartość sprzedaży niż w całym 2022 roku. Więc widać tą zmianę, w którą stronę UNIBEP idzie. Więc jeżeli faktycznie będą w tym kierunku szli dalej. No to jest, moim zdaniem, też miejsce do tego, żeby tutaj coś się rozwijało pozytywnego. My już wskazywaliśmy Unibep jako spółkę ciekawą. Niestety, na razie musieliśmy się z niej wycofać, bo został wybity negacja scenariusza. Tutaj było tak, że połowa została zrealizowana na zysku, druga połowa została zamknięta, więc na razie czekamy znowu na sygnał. Natomiast, miejsce ciekawe jest w okolicach 885. Niestety, to jest mało płynna spółka. Jak dużo fajnych, ciekawych firm w Polsce, niestety ta płynność ma problem, jest problemem zaraz dojdziemy do bardzo płynnej spółki, natomiast z technicznego punktu widzenia właśnie poziom około 8,80 może być interesujący, jeżeli pojawią się jakieś dodatkowe pozytywne komunikaty ze strony spółki właśnie w kontekście tych zmian, to mogłoby, byłoby to jak najbardziej dobrze odebrane, natomiast prezes zarządu w międzyczasie otrzymał 5, 10 tysięcy akcji w ramach programu motywacyjnego. Tutaj też często się zwraca uwagę na transakcje, natomiast tutaj nie ma na razie zbycia, tak? Więc jest to aż przez 12 miesięcy w ogóle nie będzie tego zbycia. Więc tutaj prezes też dostał akcje, które myślę, że będzie chciał, żeby były więcej warte. Programy motywacyjne tak mają właśnie działać. Więc Unibep też może skorzystać na, tym, na tej transformacji, jeżeli faktycznie będzie się dalej rozwijał na tym rynku niemieckim nawet w wyższym tempie niż do tej Pory. No i na koniec zerknijmy na Sanex. Sanex, który na razie dalej nie wygląda jakoś super pozytywnie, e, mocno spada od szczytów. Są zdania mocno podzielone po raporcie za pierwsze półrocze, mówiące, mówiącym o tym, że e, z, oczywiście marża spada, więc mamy problem z utrzymaniem marż, tam jest jeszcze inwestycja w spółkę austriacką. Przepraszam. E, Tutaj można dyskutować o tym, czy to jest dobry kierunek czy zły, ale na pewno spółka stara się zwiększyć swoje moce produkcyjne. No i pytanie, czy ta zmiana, przyspieszenie e, przechodzenia na pompy ciepła, tak w skrócie oczywiście mówiąc, e, w niemieckiej gospodarce e, nie, nie spowoduje, że zwiększone moce produkcyjne Sanexu Tutaj przyspieszą. Inne kwestie, takie jak zmiana czynnika, który jest w pompach ciepła wykorzystywany, te regulacje, które się zmieniają cały czas w Unii Europejskiej, ogólnie spowolnienie w, w mieszkaniówce czy spowolnienie w budowie domów to są rzeczy, które wpływają naprawdę negatywnie i to wpływają na szereg spółek, m.in. właśnie Sanex. Ale jak zawsze na giełdzie, my nie skupiamy się na tym, jak jest. Skupiamy się na tym, co będzie, i jeżeli inne kraje pójdą drogą Polski, pójdą drogą Niemiec i będą wspierały inwestorów albo od strony popytowej, albo od strony podażowej, to jakby kierunek w stronę pomp ciepła on raczej się nie odwraca. Na razie się utwierdza w tym kierunku. Więc na razie nie ma sygnałów do tego, żeby podłączyć się pod Sanex. Ale wyjście powyżej 17,35 otwierałoby drogę w kierunku 20 zł z hakiem. A myślę, że niższe poziomy cenowe, rejony 10 zł, to już są w stosunku do bieżących wyników spółki i tych oczekiwanych dalej, mogłyby być interesujące. Więc my bierzemy Sanex na tapetę, będziemy obserwowali tą spółkę i w ramach komentarzy bieżących informować o tym, jak się pojawi coś ciekawego na wykresie, żebyście mogli z tego skorzystać. A niemiecka gospodarka dla Sanexu jest bardzo ważna. Zauważcie, że nawet jej udział rośnie. Pojawiły się tutaj przejęcia właśnie tej spółki australijskiej, więc też mamy w Austrii bardzo duży udział nagle, tak, niestety z no, wynikiem przejęcia. Natomiast zauważcie, że 99 milionów zostało wygenerowanych w pierwszym półroczu 2023 roku z rynku niemieckiego, kiedy w zeszłym roku w tym samym okresie było to zaledwie 73 miliony. Więc jeżeli porównamy to w ten sposób i te zmiany, które rząd niemiecki wprowadza mogłyby wpłynąć pozytywnie na przychody Sanexu, no to tutaj jak najbardziej ta przestrzeń jest. Tyle z mojej strony na dzisiaj. Mam nadzieję, że te spółki sobie przejrzycie i któraś z Was będzie dla Was ostatecznie ciekawą okazją. My oczywiście obserwujemy w Skłaberze już dzisiaj. Zapraszam Was do tego, żebyście dołączyli i otrzymywali codziennie taki brief najważniejszych informacji giełdowych dla polskich spółek codziennie rano na maila lub na telefon. Oczywiście subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę i skomentujcie, czy Polska również powinna odchodzić od bardzo wyśrubowanych norm, no my musielibyśmy odejść od europejskich, bo sami sobie na nie narzucamy mocniejszych, ale generalnie czy zgadzacie się z tym, że te unia, że, że unijne regulacje przeszkadzają, a nie pomagają. Wszystkiego dobrego, słyszymy się znowu na kolejnych materiałach. Cześć.